Wraz z początkiem kwietnia kolejny, trzeci już sezon rozpoczął super. Tymczasem kapryśna pogoda nie zachęca do korzystania z miejskiego roweru. Minione dwa sezony rowerowe dowiodły, że tego rodzaju transport cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. 160 rowerów jest w niemal ciągłym ruchu. Mieszkańcy w minionym sezonie przejechali na miejskich rowerach ponad ćwierć miliona kilometrów. Użytkowali 142 zwykłe rowery, 15 elektrycznych i 3 tandemy przez ponad 40 tysięcy godzin. Większość wypożyczeń trwa krótko, do godziny. Dłuższe wypady zamykające się w granicach 2 godzin to jakieś 7% wypożyczeń. Ogółem z systemu w 2022 roku skorzystało niemal 9 tysięcy użytkowników. Aktualny sezon Suwera jest ostatnim, na który zawarto umowę z jego operatorem. Należy się więc spodziewać nowego przetargu na prowadzenie systemu i, jak zapowiada ratusz, zasadniczą zmianą będzie wydłużenie suwerowego sezonu. Wysoce prawdopodobne jest, że pojawią się też nowe stacje. Będą one lokalizowane na terenie gminy Suwałki.